Ja rozumiem, bardzo proszę. Bardzo proszę, panie senatorze, o zadanie pytania. Bardzo dziękuję. Tak, trochę zdumiony jestem tymi słuchawkami. Przepraszam. Tak, patrzę, przepraszam. Zastanawiam się tak. Nie wiem, panie senatorze, czy jest odpowiednim miejscem i czynienie uwag dotyczących stroju, wyglądu osób, którym pan zadaje pytania. Wydaje mi się, panie senatorze, wysoce niestosowne to, co pan przed chwilą zrobił. Słuchawki do słuchania muzyki w Senacie. Wydaje mi się wysoce niestosowne po prostu tego typu uwagi, ponieważ fakt posiadania tych... Bardzo proszę pana senatora o nieprzeszkadzanie mi w prowadzeniu obrad, dobrze? Wydaje mi się, że fakt, iż pani miała te słuchawki na sobie, a w żaden sposób nie przeszkadzał ani panu, ani pani profesor w toczeniu tej dyskusji odpowiedzi na pana, jak mniemam jednak na końcu, merytoryczne pytanie, tak, a nie niestosowne komentarze. Wydaje mi się, że pan marszałek jest w błędzie. To ja jestem osobą, która stanęła w tym momencie na straży powagi tej Izby. To niezwykłe, dlatego pozwoliłem sobie zwrócić pani uwagę na strój jest pewną manifestacją także poglądów. Pamiętam pani wystąpienia. Panie senatorze, ponieważ nie zadaje pan pytania, a także nie zadaje pan pytania, więc odbieram panu głos. A nie pamiętam pana oburzenia, kiedy pana koleżanka pokazywała faka w Sejmie. To wtedy pan nie reagował, a dzisiaj pan się, a dzisiaj w sposób haniebny komentuje pan wygląd pani profesor. Bardzo proszę o spokój. Pana senatora też bardzo proszę o spokój. Zdjęcie udostępnić, jak się pan zachował na uroczystościach międzynarodowych. Bardzo proszę. Panie senatorze, bardzo proszę, ale niech pan sobie da na wstrzymanie, panie senatorze. I bardzo proszę, jeżeli pan ma jakieś zdjęcia, to bardzo proszę je pokazać. Ale bardzo proszę, czy pan mi czymś grozi? Czy pan porozmawiał z własnym prezesem i pan wie, co pan zaczyna? Niech pan się uspokoi, panie senatorze. Bardzo pana proszę o spokój. I jeszcze raz powtarzam, że odbieram głos panu senatorowi Biereckiemu, ponieważ zamiast zadawać pytanie, po raz kolejny czynił niestosowne uwagi wobec pani profesor. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Bardzo proszę. Bezpośrednio skierowanej do mnie i mam do tego prawo zgodnie z regulaminem. Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pani profesor.